Witajcie, kochane dzieciaki. Dzisiaj was witamy razem z ciocią Jolą w Ptasim Radiu. W Ptasim Radiu, ale piękne skojarzenie, rzeczywiście. No bo ptaszki jak zaczynają śpiewać, zwłaszcza niektóre, to jest tak jakby się było w jakiejś operze albo operetce, prawda? To prawda. Jest kilka rodzajów takich ptaszków. No niektóre wirtuozernie wręcz śpiewają. Potrafią to robić bardzo długo, na przykład skowronki. To jedyne gatunki, które potrafią śpiewać latając w powietrzu. Niesamowite. A czy ptaki potrafią się uczyć nowych melodii? Potrafią. Tak jak u ludzi mówimy, że mają różne języki, posługują się różnymi dialektami, to samo dzieje się u ptaków. Na przykład jeden gatunek potrafi inaczej troszkę odzywać się, żyjąc na przykład w Polsce, inaczej będzie brzmiał jego dialekt w innym kraju. Albo wtedy, kiedy będzie zamieszkiwał lasy, jego melodia może się nieznacznie różnić od takiego osobnika, który wybrał miejsce związane na przykład z miastem, albo gdzieś po prostu bliżej występując ludzi. Czyli mają swoje języki ptasie. Mają swoje języki. Każdy gatunek porozumiewa się, czyli rozmawia w swoim własnym języku. I można sobie postawić pytanie, czy ptaki między gatunkami rozumieją? No właśnie. No nie do końca tak jest. Czyli na przykład sowa nie zrozumiałaby za bardzo łabędzia. No raczej nie. Raczej są to tak odmienne sposoby porozumiewania się, że tak inne języki, że byłoby to bardzo trudne. Natomiast ogólnie niektóre ptaki są w stanie usłyszeć dany gatunek. I na przykład, jeżeli w lesie w nocy odzywa się jakieś pohukiwanie sowy, to inne ptaki, ponieważ wiedzą, że sowy na nie polują, no będą drżały. To będzie wręcz przerażające dla nich. Więc pod względem takich ogólnych komunikatów, znaków ostrzegawczych, to owszem, będą wiedziały, ale nic więcej. One między sobą nie rozmawiają. A jak to jest? Na przykład tak. Powiedzmy, że to jest gąska, nawet taka podobna. Mówi się, że ona gęga, prawda? Mhm. Tak gęgają. Tak. Kaczki, na przykład chyba to jest kaczuszka, mówi się, że kwaczą. Kwaczą po prostu. A na przykład gołąbki mówi się, że gruchają? Tak. One potrafią tak gruchać, nie? Tak, gruchają. Tak robią. Mają kilka też sylab wtedy, kiedy rozpoczyna się to gruchanie. Naprawdę, gdyby chcieć wniknąć w strukturę tego języka ptasiego trela, trelowania, świergotania, ćwierkania, naprawdę okazuje się, że ten język jest bardzo logiczny. Można odróżnić, tak jak w ludzkiej mowie, różne poszczególne sylaby, rozmowy, wyrazy. Jest to naprawdę bardzo ciekawe zagadnienie. Niesamowite. Dzisiaj będziemy robili kolejny etap naszego dziennika odkrywcy przyrody, prawda? Będziemy coś bardzo ciekawego rysować z ciocią Malwą, ale zanim pójdziemy do niej, to mam do ciebie, Jolu, pytanie. Jaki ty masz ulubionego ptaka? No, może nie ma jednego. Tak, jest kilka gatunków, które naprawdę bardzo lubię, a właściwie to grupa może ptaków, bo sowy to jest grupa kilkunastu, 13 w Polsce występujących gatunków. Nie huczy? Nie, zepsuła się. O. Działa. Więc bardzo. Sowy, tak? Bardzo mnie interesują sowy. A drugi gatunek, który też jest dla mnie bardzo interesujący, to wilga. I dzisiaj będzie o wilce? Dzisiaj z ciocią Malwą nauczymy się rysować wilgę. To jest jeden z ciekawszych w ogóle ptaków, który przylatuje do Polski bardzo późno, bo tak jak teraz, czyli w maju. Już wydaje nam się, że wszystkie gatunki przyfrunęły, czyli skowronki, strzyżyki, trzciniczki, no mnóstwo tych gatunków, bociany. Natomiast jest jeden, który przylatuje do nas najpóźniej, w połowie maja, i to jest właśnie wilga. O, to coś się więcej dowiemy rysując. No i czasami też mówi się, że jest to ptak, który przylatuje na świętą Zofię, czyli w połowie maja, tak. A jej melodia też przypomina, no, przez znawców nawet została określona melodia jako śpiewany wyraz Zofia. Słuchajcie, może uda nam się to znaleźć i puścić dzieciom. Zobaczymy. Myślę, że tak. Tak. Kochane dzieciaki, no to idziemy teraz do cioci Malwy i tam dowiemy się coś więcej o wildze. Ja przynajmniej z wielką ciekawością będę słuchać i jeszcze pewnie o jakichś ptaszkach. Niespodzianka. To idziemy. Witajcie w przepięknym królestwie. Chciałabym powiedzieć, kochane dzieciaki, jak to zazwyczaj, ale
na podstawie tego, co tutaj mamy za ścianą na naszej wystawce, okazuje się, że powinnam powiedzieć i przywitać się, witajcie odkrywcy przyrody. Pierwszą część mamy za sobą, bukiety kwiatów już zebrane, pięknie namalowane dzięki cieci Malwie. A dzisiaj ciocia Malwa za chwilę nauczy nas rysowania przepięknych, bardzo ciekawych gatunków ptaków. I jeden z nich jest moim ulubionym. Tak. Jest to wilga. To jest zaczniemy? Wilga. Tak, zaczniemy super od niej. Ja nawet powiem ci, ciociu Jolu, że narysowałam dwa ptaszki, dwie wilgi. No doskonale. Bo one się różnią w ogóle. Tak przy okazji powiem wam, że jak ciocia Malwa pokazała tak mi... Tak być obok siebie. O. Pokazała narysowane gatunki, byłam w wielkim szoku. Po pierwsze dlatego, że ma wielki talent i zajęło jej to naprawdę parę chwil. I udało jej się uchwycić to, co jest najbardziej charakterystyczne dla samca i dla samicy. Dlatego, że u tych ptaków, u tego gatunku mówimy, że różnią się między sobą samiczki od samców, czyli zachodzi u nich, i uwaga, tutaj teraz nowe pojęcie, jak będziecie starsi, to na lekcji biologii na pewno się tego pojęcie nauczycie, u nich jest obecny tak zwany dymorfizm płciowy. Dymorfizm płciowy. Tak. Chyba ciocia Nadia musi napisać tą nazwę. Chyba tak. Mm-hmm. Polega to na tym, że samiec, w skrócie, samiec różni się od samicy. I tutaj na tych dwóch rysunkach, zobaczcie, tutaj też ciocia Malwa wykorzystała taką, takie oznaczenia stosowane w biologii, czyli oznaczenie dla samca, czyli takie kółeczko ze strzałką do góry i kółeczko z krzyżykiem na dół, czyli oznaczenie samicy. Mm-hmm. Samiec jaskrawo żółty, z czarnymi skrzydłami. Natomiast samica, zauważcie, że jej kolor piór nie jest aż tak intensywny i wyrazisty. I ta żółć, która pojawia się na jej piórach, jest stonowana taka z zieleni. Taka zielonkawa i szara trochę. Tak, jeszcze, zielonkawo-żółte upierzenie. Tak. Jestem zachwycona. Zwłaszcza, że wilgi tak szybko i łatwo na pewno nie zobaczymy. Aha, one się chowają się doskonale, bardzo? Doskonale potrafią się ukrywać. Gniazda budują bardzo wysoko w koronach drzew. Bardzo wysoko. I właściwie w tej warstwie koron drzew praktycznie cały czas przebywają. Gniazdo jest kuliste, zrobione z takich włókien roślinnych, z gałązek, więc jak rodzą się pisklęta, to mogą się wczepić pazurkami, dzięki temu tak szybko nie wypadną z tej wysokości. No dobrze, ale to jeszcze porozmawiamy o tych ptakach. To ja zacznę natomiast rysować tego samca rysować. Może, tak? Tak. Dobrze. Zacznijmy od samca wilgi. To ja sobie tutaj tak rysuję. Wy, kochane dzieci, możecie też najpierw sobie ołówkiem spróbować. Jeżeli coś wam nie wyjdzie, to wygumkować. Ja od razu już tutaj zacznę markerem, żebyście lepiej widziały. Więc tak, ja tutaj rysuję sobie właśnie taki, o, tutaj już będzie taką długą linię, to już będzie właśnie, o. Linia głowy i grzbiet, tak? Tak. I tutaj skrzydła. Tutaj już będzie ten dziubek. Zobaczcie. Tutaj jeszcze są takie skrzydełka i zaczynam brzuszek. O, i tutaj one siedzą na gałęzi. Tutaj je narysowałam. O, i tutaj one mają takie jakieś śmieszne, taką plamkę na oczku. Tak, można taką oczka. Specjalną otoczkę dookoła oczu. Taką brewkę w kolorze czarnym. No pięknie. Wybrałam wilgę jako gatunek do narysowania, dlatego że on jest szalenie interesujący. Wyobraźcie sobie, że on przylatuje jako jeden z najpóźniej, jako jeden z ptaków, które przylatują do nas najpóźniej. Inne ptaszki, inne gatunki już zdążyły tutaj nawet wybudować gniazda, wyprowadzić lęgi, natomiast wilga przylatuje w połowie maja mniej więcej, dlatego że jest to ptak, który bardzo lubi takie tropikalne jednak klimaty i potrzebuje w Polsce wysokich już temperatur, kiedy wiosna przyjdzie do nas na dobre i będzie mógł przystąpić znowuż do lęgów, do budowy gniazd. To ma taki piękny żółty kolor. I piękny, jaskrawy. I to też jest jedna z takich cech gatunków, które no, są typowe dla innej zupełnie strefy klimatycznej. To jest jeden z takich ptaków naprawdę w naszej faunie polskiej, jeden z najbardziej egzotycznych.
Oczywiście wilk na świecie występuje zdecydowanie więcej, ale tylko jeden, właśnie ta nasza wilga, ma najbardziej na północ zasięg występowania, czyli przylatuje do nas w okresie letnim, wiosennym i jako jedna z pierwszych wylatuje też w połowie sierpnia już nawet na południe do Afryki. A czym się żywią takie wilgi? Wilki są właściwie wszystkożerne, ale najchętniej to skubią oczywiście i szukają owadów. Owadów, jakichś gąsienic, też motyli. To jest ich największy przysmak, ich pożywienie. No dobrze, to ja już tutaj tak. Czyli ja jeszcze powiem, jak tutaj dzieciom, które widzą właśnie, co my tutaj narysowaliśmy. Narysowałam sobie taką wilgę, pokolorowałam ją na żółto, czerwony taki dziubek, tutaj czarne też jeszcze są takie kawałki też, bo one są tak pomieszane, prawda? Ten czarne tutaj te piórka troszkę tak, i czarne wokół oczka. Też, a i czerwone jeszcze tutaj pamiętam, że miał. Czyli to jest wilga, samiec i, i oznaczenie samca to, że jest właśnie taki kółeczko ze strzałką do góry. W górę. No dobrze, czyli mamy już samca, tak? Samca wilgi. Pomimo jaskrawego koloru bardzo rzadko można wilgę zobaczyć. Mnie udało się tylko chyba dwa razy i to zupełnym przypadkiem. W miejscu, w którym nie spodziewałabym się, że ta wilga występuje. Ale było jeszcze w miarę wcześnie, liście na drzewach nie rozwinęły się, więc ona przelatując gałązki na gałązkę po prostu była na takim widoku, że udało mi się ją po prostu namierzyć. A one ładnie śpiewają? O, właśnie, bo chociaż rzadko je spotkamy, to warto wytężyć słuch i uszy, dlatego że wilgi, no między innymi dlatego najbardziej je lubię, ponieważ przepięknie śpiewają. Tak jakby grały na flecie. Naprawdę? Tak. Ich dźwięk, ich muzyka, melodia jest bardzo delikatna, bardzo taka przyjemna dla ucha. I najczęściej, tak się mówi, wilgi usłyszymy przed deszczem. O! Tak dawniej wilga. Ludzie... Wilga. A to jest związane z taką prostą właściwością, bo ptakom wygodnie jest po prostu śpiewać wtedy, kiedy jest wilgotne powietrze. A wilga wilgotna to też jest jakieś takie? Nie, czy to tak sobie teraz wymyśliłam? Niewykluczone, że tak jest. Ja akurat tego nie sprawdziłam, ale może ciocia Nadia zainteresuje się taką ciekawostką językową. Albo może jakieś dzieci też wiedzą właśnie. To ja już tutaj zaczynam, tak? To ja tutaj zacznę już rysować tą naszą wilgę samiczkę. Ona jest chyba trochę mniejsza, tak? Jest odrobinkę mniejsza, nieznacznie. Wilga, samce wilgi już przyfrunęły, bo rzeczywiście taka jest nawet kolejność w przyrodzie, że najpierw przylatują do nas samczyki. I do nich dołączają samiczki. Czyli nie, że samiczki razem sobie... Nie. Jest zachowana tutaj akurat kolejność. No i wilga, samiczka, upierzenie ma już nie aż tak jaskrawo, żółte, tylko z domieszką zieleni. Szarości też jeszcze. Tak, i troszkę szarości. Jest mniejsze, ale one tak samo śpiewają, czy też się różnią te śpiewy ich? Ogólnie u ptaków mówi się, że śpiewają raczej samce. Dlatego, że ich piękne trelowanie, ćwierkanie i wydawanie przeróżnych odgłosów to jest jedna ze sztuk miłosnych. Czyli ptaki zapoznają się w ten sposób, że samczyk prezentuje swoje umiejętności wokalne, prezentuje się w ten sposób samiczce, a samiczka na podstawie tego dźwięku, tej piosenki wyśpiewywanej, można powiedzieć nawet arii miłosnej. Takiej serenady. Serenady miłosnej. Wybiera sobie właśnie tego określonego osobnika i przylatuje do niego, do gniazda, do jego rewiru. Czasami musi pomóc w budowaniu tego gniazda, bo to też jest taka cecha w zależności od gatunku. Także zasadniczo mówi się, że śpiewają raczej samczyki, aczkolwiek trwają też badania tłumaczące, jak to się dzieje, że u niektórych gatunków samiczki również wydają piękne odgłosy. I to jest też pewna nowość w świecie nauki, która odkłamuje też pewne schematy w nauce, do których zdążyliśmy się przyzwyczaić i przywyknąć. Ja tutaj po prostu łączę też kolory żółty z zielonym, żeby właśnie taki, żeby to były tak... Czyli trochę pomalowałam najpierw żółtym, a teraz troszkę dodaję zielonego i zrobię takie szarawe właśnie te
te piórka już tak. Tak, właśnie. Zauważę, że ta kolorystyka piór bardzo mocno zbliżona jest do listowia, czyli do tej korony drzewa, w której przebywają. Czyli właśnie, to się mogą schować. Mm-hmm. Bo pewnie mama musi też być bardziej niewidoczna, prawda? Jak już wysiaduje jaja w gnieździe, to rzeczywiście musi bardzo dobrze zlewać się i wtapiać w otoczenie. Mm-hmm. A ile mogą mieć takich jajeczek składanych? Ile mogą mieć ptaszki właśnie sztuk gdzieś? Różnie. Mhm. Od 3 do 4. Aha. Czasami 5 jaj, ale to zawsze zależy od sezonu i od roku. Myślę, że tak do 3 pisklęta wilgi to już jest standard, raczej taka dość duża ilość. Po 2 tygodniach mniej więcej się usamodzielniają i potrafią już latać. Wow, 2 tygodnie? Trwa to dość szybko tutaj u wilg. O, ja nie 2 tygodnie wysiaduje jaja i później 2 tygodnie rośnie i usamodzielnia się. A jakie są małe? Czy też są jakieś koloru szare, czy bardziej takie właśnie... Na początku, kiedy wykluwają się pisklęta, to one są całkowicie pozbawione piór, więc zobaczymy tylko taką nagą skórę i... Pióra nie od razu przyjmują taki wyrazisty kolor. Potrzeba jednego sezonu, żeby wybarwiło się na ten kolor tutaj dorosłych osobników. Czyli co, już o wildze już tutaj mamy powiedziane, czy chyba coś jeszcze? Tak. Chyba na razie w tym odcinku. Tak, ciąg dalszy w następnym odcinku, jak każe powiedzieć sztuka filmowa. To co teraz? Przechodzimy do kolejnego. Kolejny gatunek. Ja tutaj mam takiego ptaszka, który ma taką fajną nazwę, króciutką. Króciutką i dla kontrastu cały jest czarny. Mm-hmm. I znowuż, tak wygląda samczyk, czyli chłopiec tego gatunku. Mm-hmm. Czyli tutaj ja mogę też narysować ten kółeczko. Kółeczko i strzałkę do góry. Do góry. Okej, okay, to już może się tak nauczymy. A samica analogicznie jest bardziej wtopiona w krajobraz, w otoczenie, w którym przebywa, w którym żyje. Jest brązowo-szara. To co można o tym ptaszku powiedzieć? Słuchajcie, ciekawego? To jest gatunek, który wybrałam również dlatego, że ten skomplikowany, piękny, fletowy odgłos wilgi niektórzy mylą z odgłosem kosa. Z tym, że kos w odróżnieniu od wilgi przebywa z nami właściwie cały rok, bo on nie migruje, a jeżeli już, to tylko na niewielkich odległościach. Nie wykonuje takich odległych podróży, nie migruje aż tak daleko, jeśli już, to tylko w obrębie naszego kraju. Także można powiedzieć, że jest to taki ptak naszego klimatu, który prowadzi taki osiadły tryb życia. To ja już zaczynam go tutaj rysować. On jest pomalutki, czy jaki on jest? On ma również taką wielkość porównywalną do wilgi, około 20 centymetrów mniej więcej. I zauważcie, że cały korpusik, całe ciało jest pokryte czarnymi piórami. Wyjątek to dziób w kolorze... Taki ładny, żółto, taki pomarańczowy. Tak, żółtym chyba. I wraz z kolejnym rokiem życia, czyli wtedy, kiedy samczyki dojrzewają, to kolor dzióbka zmienia się i staje się lekko pomarańczowy. Także u młodszych samczyków kosów dzióbek będzie żółty, a u starszych pomarańczowy. Aha. Ciekawe, dobrze. To ja już tutaj takiemu też pazurki. Pazurki, zrobiłam. Nogi są brunatne i to jest taka cecha, która łączy samiczkę i samca. Mhm. Dobrze, czyli kolorujemy go na czarno i ten żółty taki dzióbek, bo to będzie taki może troszkę młodszy. Młodszy. Tak? Dobrze. Mhm. I też tutaj wokół oczka wiem, że o. Czyli wszystko na czarno. Wszystko na czarno. Czyli mają podobny śpiew, tak? Mają podobny śpiew, rzeczywiście. Mhm. No ale musimy pamiętać, że jeżeli chcielibyśmy nasłuchiwać odgłosów, to wilga zbyt wcześnie, czyli jeżeli usłyszymy jakiś taki fletowy, piękny, melodyjny śpiew w lesie, na przykład w lutym albo w marcu, to będzie to na pewno kos. Na wilgę jest zdecydowanie za wcześnie. I kos, wyobraźcie sobie, że kilka razy w ciągu roku przystępuje do lęgów, czyli składa jaja kilka razy w sezonie. Nawet 3-4 lęgi w roku potrafi wyprowadzić.
A jego łatwiej jest spotkać, tak? Zobaczyć. O, zdecydowanie. Kos prawie w ogóle się nie boi człowieka. Zdążył się przyzwyczaić do naszych różnych wycieczek, do obecności, bliskości. Także bardzo łatwo, bez problemu. Często spaceruje po ziemi i szuka różnych owadów, bo to jest ich smakołyk. Super, czyli mamy tutaj kosa. Takie piękne te ptaszki. I znowu trzeba się zachwycić, że Pan Bóg tak wymyślił. Zobaczcie, tutaj wygląda tak, jakby Pan Bóg te dwa pięknie śpiewające ptaszki podzielił po równo kolorami, czyli żółty, żółty, czarny, czarny. Nadzwyczajne. No właśnie. Piękne. Kolorki piękne. Ja chciałam jeszcze zapytać Cię, Malwy, jaki Twój jest ulubiony ptak? Mój ulubiony ptak, no to ja od dzieciństwa pamiętam, nie wiem, czy dzieci wszystkie pamiętają, to ja bardzo lubię kurki. Kurki. Nic się nie zmieniło. Może kiedyś też, a już kurkę też robiliśmy, ale może takie właśnie różne są rodzaje przecież tych kur. No właśnie. A ty, ciociu Ingo, jaki masz ulubiony gatunek ptaków? Mój ulubiony gatunek ptaków to jest taki najbardziej pospolity, ale moim zdaniem najśliczniejszy. Wróbel. O, ujmujący, no bo one maluszek. Są malutkie, wdzięczne, śliczne, zgrabne, cudowne. Bardzo lubię patrzeć na wróbelki, dlatego że one są takie wdzięczne jakby. Mhm. Tak sobie podskakują. A jak mówisz o wróbelkach, to mnie od razu kojarzy się drugi gatunek, który jest strasznie do niego podobny. O. Wygląda jak wróbelek, ale różni go tylko plamka na policzku i to jest mazurek. Mazurek? Mazurek. Tak jak słuchajcie, taniec. To jak fajnie, mazurek jest taniec, mazurek jest ciasto i mazurek jest ptaszek. Bardzo ciekawe. Tak, coś mi się zdaje, że jeszcze jeden dzisiaj miał być ptaszek do namalowania, ale on też będzie żółto-czarny? Nie. O nie, zupełnie inny. Coś zupełnie innego. Zobaczcie. Kuku. 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 Kukułka. Kukułka. A to kukułka to też jest i ptaszek, i cukierek. A, racja. Prawda? I kukułka to chyba najłatwiejszy odgłos. Tak. Prawda? Gatunek, tak, który najłatwiej rozpoznać po odgłosach. Mhm. Wszystkie dzieci je znają, bo to jest właśnie to słynne kuku, kuku. I to jest to jest taki króciutki dźwięk, który kukułki, samczyki oczywiście, tylko aha, wydają po to, żeby w jednym celu. Wtedy, kiedy znajdują gniazdo i dają sygnał samiczce do tego, że tam może podrzucić własne jajo, bo akurat tutaj kukułki. To jest bardzo ciekawe i wyróżnia ten zwyczaj, ten gatunek od wszystkich pozostałych. Kukułki nie budują własnych gniazd. Hmm. Sprytnie szukają takie momentu, tak, w którym uda im się namierzyć, że inne gatunki gdzieś tam odfrunęły od gniazda po to, żeby na przykład znaleźć coś, złowić do jedzenia dla siebie. I w tym czasie samiczka, kukułka podrzuca jajo i odlatuje. I samczyk to kukanie właśnie wydaje w momencie, kiedy znajduje gniazdo i daje w ten sposób sygnał i komunikat samiczce, że tam może podrzucić jajo. Super, w ogóle to jest niezwykłe, jak też tak mają, że tak przebiegłe są takie. Tak, ja tutaj tak, to prawda. Już zacznę rysować, a ty możesz dalej mówić jakieś kolejne ciekawostki. Zauważcie, że kolorystyka ubierzenia kukułki jest no, zdecydowanie inna od tych tak, takie szaro, tak, takie coś. I właściwie no, nie? Gdybyśmy spojrzeli na zdjęcia, to można powiedzieć, że jest takim nietypowym gołębiem, albo jeżeli dzieci znają się na ptakach drapieżnych, to mogą też przypomnieć sobie krogulca. Tak się o niej mówi, że to jest mniej więcej taka kolorystyka. To, co wyróżnia, to na pewno długie skrzydła i rzeczywiście to jest cecha, która pozwala kukułkom, te długie skrzydła w proporcji do całego ciała, pokonywać bardzo duże odległości, bo kukułki migrują do dalekiej Afryki, na południe od równika nawet. I co ciekawe, podróżują w nocy, i samodzielnie, nie w stadach, tylko pojedyncze kukułki migrują. I to jest oczywiście związane ze sposobem, w jakim się wychowują, bo kukułka podrzucana do innych gniazd nie zna, można powiedzieć, innych piskląt z tego samego gatunku. Więc ona musi się wszystkiego samodzielnie uczyć.
I to jest też fenomenalne. Bardzo ciekawe, że kukułki na podstawie podróżując w nocy, czyli latając w ciemnościach, potrafią nawigować na podstawie gwiazd i układu. To one są naprawdę bardzo takie, można powiedzieć, inteligentne. Bardzo sprytne. Mhm. Bardzo sprytne ptaki. Sprytne, inteligentne ptaszki. Mhm. I do nas, do Polski, również przylatują dość późno, bo pod koniec kwietnia, na początku maja. Mhm. I tak troszkę rozjaśnię taki brzuszek, żeby był właśnie troszkę, o może takim właśnie, o. Troszkę, bo to takie właśnie o, szare i tutaj gdzieś może takie dodam troszkę ciemniejszego. Tak tu wycieniuję ładnie i dzióbek ma taki troszkę żółtawo-pomarańczowy chyba właśnie. Mhm. No dobrze. Tak, i teraz w maju to jest taki czas, gdy kukułki rzeczywiście próbują bardzo sprytnie znaleźć miejsce do podrzucenia jaj. Mhm. I co ciekawe, pisklęta kukułki wykluwają się znacznie wcześniej od tych konkurencyjnych gatunków. I co się wtedy dzieje? I taki pisklaczek, który dwa dni przed innymi gatunkami w gnieździe wykluwa się i ponieważ jest silniejszy, no to zaczyna sprytnie wyrzucać pozostałe jajeczka z gniazda. A ponieważ jest też większym pisklęciem od innych gatunków, to również jest silniejszy i jeżeli już zdążyły się wykluć inne pisklęta, to również takie pisklaczki wyrzuca na zewnątrz. No ale tamte ptaszki jak przylatują, to nie poznają, że oj, ty nie jesteś mój. A to jest bardzo słuszne, bo... Jak to jest? To się odbywa w ten sposób, że kukułka... Określone osobniki kukułek składają jaja o nakrapianiu, czyli o wyglądzie konkretnych gatunków innych ptaków. Czyli kukułki wiedzą, że ich jaja są na przykład podobne do jaj, które składają strzyżyki, czy no po prostu inne gatunki. I one na podstawie tej łączności wiedzą, do którego gniazda mogą podrzucić jajo, tak aby ono było niemal zbliżone do tych innych złożonych już przygotowanych. Ale jak się już wykluwa, to wtedy poznają, że to nie jest też ten ptaszek, czy jest podobny do też tych ptaszków malutkich? Bo ptaszki są podobne. Są oczywiście większe, tylko kukułka ma tę przewagę, że ona wydaje takie piskle kukułki, wydaje takie rozpaczliwe, rzewne piski i angażuje w opiekę i wykarmianie nie tylko nawet tych rodziców przeszywanych, ale również ptaki, które żyją w pobliżu. Ona po prostu cały czas krzyczy, głodna jestem, tak, dajcie mi jeść. Dokładnie tak to wygląda. Niesamowite. Mhm. Taka ładna ta kukułeczka, taka spryciuleczka, no. No, kukułeczka, spryciuleczka. Ale zobaczcie, jaki ten świat i zwyczaje ptaków są niesamowicie ciekawe. Każdy w zasadzie gatunek ma inne zachowania, inny sposób też budowania gniazd, przebywania, wybierania miejsc lęgowych. Coś wspaniałego. Ciekawe, na koniec wakacji, ile my w naszym dzienniku odkrywcy będziemy mieli ptaków. Zobaczymy. Mam nadzieję, że wróbelek też tam się znajdzie. I mazurek. Kochane dzieciaki, to jak zawsze na koniec pomodlimy się z wielką wdzięcznością. Spojrzyjmy teraz na Pana Jezusa w naszych sercach. Zachęcam, zamknijmy na chwilę oczy. I chcemy, Panie Jezu, Tobie bardzo podziękować za piękno stworzenia, za to, że tak po kolei wszystko stwarzałeś, chcąc, aby było piękne i dobre. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Dziękuję Ci za te ciekawostki, które dzisiaj poznaliśmy i za to, że będziemy mieli szansę dzięki temu rozpoznać te ptaki, kiedy je spotkamy. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. I dziękujemy Ci, Panie Jezu, też za pasję, którą wkładasz w nasze serca, do tego, żebyśmy obserwowali świat i go podziwiali. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. I dziękujemy Ci za talenty, za to, że możemy piękno Twojego stworzenia właśnie przedstawiać także rysunkiem. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Amen. Życzymy Wam pięknego dnia. Uzupełniajcie dzienniki odkrywcy. Dzielcie się też, dając lajka, z innymi dziećmi tymi programami. Mocno Was ściskamy i do zobaczenia. Pa, pa. Pa, pa.